Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Bałwan. To był mroźny zimowy poranek. Ślimak Bartek zapukał do drzwi Basi. Chodźmy pozjeżdżać na moich sankach! Basia szybko założyła zimowy płaszczyk, czapkę, szalik i rękawiczki. Usiadła na sankach, a mały ślimak zaczął ją ciągnąć. Później śnieg przestał padać. Bartek i Basia cieszyli się zimowym słońcem. Zjechali ze stromej górki. Zobacz, jaki świetny bałwan! Zawołał Bartek. Orety! Wpadniemy na niego! Ale było już za późno. Sanki wpadły w bałwana, który stał na końcu górki. Skaleczyłaś się? Bartek zapytał Basię. Nie, ale zniszczyliśmy bałwana. Niestety, całkiem się przewrócił, powiedział Bartek. Zjem jego marchewkowy nos. Urządźmy bitwę na śnieżki. Mamy mnóstwo śniegu z bałwana. Basia i Bartek zaczęli ciskać w siebie śnieżkami. To była świetna zabawa. Wkrótce z bałwana prawie nic nie zostało. Wtedy pojawił się Baltazar i przywitał się z przyjaciółmi. Chcesz poszucać śnieżkami? Nie mam na to czasu. Przyniosłem garnek i szalik dla bałwana, którego wczoraj zbudowałem. Widzieliście go? Bartek i Basia spojrzeli na siebie. Orety! Szepnął Bartek. Baltazar szuka bałwana, którego zniszczyliśmy. Nie mieli odwagi powiedzieć Baltazarowi, że zniszczyli bałwana. Nie, nie widzieliśmy żadnego bałwana. Nigdzie go nie ma. Przyjaciołom zrobiło się przykro z powodu Baltazara. Nie płacz, powiedział wreszcie Bartek. Zbudujemy nowego. Dobrze, powiedział Baltazar, pociągając nosem. Basia zrobiła największą kulę, tę na samym dole. Baltazar zrobił środkową, czyli brzuszek bałwana. A Bartek zajął się najmniejszą kulą, czyli głową bałwana. Później Basia podniosła Bartka, żeby mógł włożyć głowę na miejsce. Bałwan był niemal skończony. Baltazar mógł wreszcie zawiązać pasiasty szalik wokół jego szyi. Bartek skoczył wysoko, żeby założyć bałwanowi garnek na głowę. Wygląda naprawdę wspaniale! Powiedział radośnie Baltazar. Baltazarze, musimy ci coś powiedzieć. To my zniszczyliśmy pierwszego bałwana. Wjechaliśmy w niego sankami, ale to był wypadek. Co? Wy to zrobiliście? Baltazar był bardzo zaskoczony, ale szybko wybaczył przyjaciołom. Ten bałwan wygląda dużo lepiej, zauważył. Chodźcie, zjedziemy razem na sankach. Bartek, Basia i Baltazar bawili się na śniegu aż do zmroku. Tym razem bardzo uważali na nowego bałwana.
Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Staś i łyżwy. To był mroźny zimowy dzień. Bartek i Basia spacerowali wokół jeziora. Woda zamarzła i jezioro skuła gruba warstwa lodu. Chodź, Basia, poślizgajmy się! Zaproponował mały ślimak. Biedronka z radością się zgodziła. Bartek i Basia ostrożnie weszli na lód. Mocno trzymali się nawzajem i powoli zaczęli jeździć w kółko. Wkrótce zrobiło im się ciepło. Co jakiś czas przewracali się, ale nawet gdy to się stało, śmiali się i wracali do zabawy. Staś przyglądał im się z brzegu. Staś, musisz spróbować! Poślizgaj się z nami, to świetna zabawa! Powiedział do przyjaciela Bartek. Staś trochę się obawiał, ale w końcu zwyciężyła ciekawość. Krzyknął, gdy stopy zaczęły mu się ślizgać. W końcu upadł na pupę. Bartek i Basia podbiegli do niego. Pomożemy ci! Przyjaciele stanęli obok Stasia i ostrożnie ruszyli do przodu. Teraz cię puścimy i pojedziesz sam, powiedziała Basia. Ślimak i Biedronka puścili Stasia. Staś, wolniej! Krzyknęła Basia. Staś próbował się zatrzymać, ale nie udało mu się i wpadł w kolczaste krzaki. Pomocy! Wszędzie mam kolce! Bolą mnie rogi i to bardzo! Basia pobiegła sprawdzić, czy chrząszcz został ranny. Nie poddawaj się! Powiedziała Basia i owinęła kropkowaną chustką rogi Stasia. Po chwili na jeziorze pojawiła się piękna dziewczyna. Ze wspaniałą gracją przesuwała się po tafli. Hej, kim jesteś? Nazywam się Irenka. Jestem lodowym żukiem. Cześć, Irenka. To Biedronka Basia i chrząszcz Staś. Ja jestem Bartek, powiedział ślimak. Jak to możliwe, że tak pięknie jeździsz na lodzie? Zapytał Staś. Bo mam łyżwy, takie specjalne urządzenia, które pozwalają jeździć na lodzie, odpowiedziała Irenka. Trzeba przypiąć je do butów. Sama je zrobiłaś? Zapytał z ciekawością Bartek. Tak, to wcale nie jest takie trudne. Jeśli chcecie, dla was też zrobię łyżwy. Hurra! Hurra! Zawołali z radością przyjaciele. Bartek, Basia, Staś i Irenka poszli do lasu. Irenka przyglądała się gałęziom leżącym na ziemi i w końcu znalazła idealną. Wszyscy wzięli się do pracy. Piłowali i wbijali malutkie gwoździe. Każdy wykonał swoją pracę. Są gotowe, oznajmiła w końcu Irenka. Na stole leżały trzy pary nowiuteńkich łyżew. Bartek i Basia trochę się denerwowali, przypinając do butów łyżwy. Ale to Staś martwił się najbardziej. Bartek i Basia, trzymając się za ręce, weszli na lód. Irenka pomogła Stasiowi. Z łyżwami ślizganie jest dużo fajniejsze! Zaśmiał się Staś. Irenka przez długi czas trzymała Stasia za rękę, aż w końcu mógł się ślizgać sam. Szybko nauczył się skręcać, ruszać i zatrzymywać. Umiem już jeździć na łyżwach! Powiedział na koniec długiego, ale radosnego dnia.
Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Rower. Pewnego letniego dnia gołąb dostarczył paczkę dla Bartka i Basi. To była duża paczka owinięta w ładny czerwony papier i niebieską wstążkę. Basia przeczytała dołączoną kartkę. Toctonogi, hurra! Wkrótce nas odwiedzi! Na razie przysyła nam prezent! Nam? Zapytał Bartek. Co to znaczy? Tobie czy mnie? W liście napisano, że jest dla nas, czyli dla mnie i dla ciebie. To głupie, powiedział Bartek. Jestem pewien, że jest dla mnie, bo to ja go znalazłem w śniegu w poprzednie święta. Ale zamieszkał w moim domu. Ja się nim opiekowałam i robiłam mu herbatkę, odpowiedziała Basia. A ja czytałem mu opowieści o innych stonogach, dodał Bartek. Czerwony papier nie był tak mocny. Wkrótce przyjaciele rozerwali go. Wtedy ukazały się koła. To rower, wyjaśnił Bartek. Jest dla mnie idealny. Nie, jest idealny dla mnie, upierała się Basia. Dobrze, skoro tak bardzo chcesz, możesz wziąć ten rower. Będę mądrzejsza, a ty zachowujesz się jak dzidziuś. Bartek się zdenerwował. Ja będę mądrzejszy, możesz zachować się jak dzidziuś. Zabierz sobie rower. Ostatecznie nikt nie wziął roweru. Odeszli, zostawiając prezent na środku łąki. Jakiś czas później Baltazar i Matylda bawili się na łące. Jak myślisz, co to jest? Może rower? Zapytał Baltazar. Tak, na to wygląda, odpowiedziała Matylda. Jest też liścik. To prezent od stonogi dla Bartka i Basi. Zanieśmy go im, zaproponował Baltazar. Gdy dotknęli roweru, papier odpadł. Oboje się zaśmiali. Zobacz, to tandem. Mogą jeździć we dwoje. Jedźmy, odpowiedział Baltazar. Cześć, Bartek! Cześć, Basia! Mamy wasz rower! Zostawiliście go na łące! Zawołała Matylda. Bartek i Basia wyjrzeli zza krzaków. Zobaczyli Matyldę i Baltazara na rowerze i zrobiło im się głupio. To tandem! Możemy razem na nim jeździć! Niepotrzebnie się kłóciliśmy! Przyjaciele z radością się przytulili. Jaki wspaniały prezent! Marnowaliśmy czas kłócąc się zamiast przygotowywać coś dla stonogi! Wkrótce nas może odwiedzić! Zróbmy dla stonogi kolorowy wiatrak. Możemy wykorzystać płatki kwiatów, zaproponowała Matylda. To wspaniały pomysł, przyznali. Przyjaciele zebrali białe, fioletowe, różowe i żółte płatki i zrobili wiatrak. Wtedy pojawiła się stonoga. Przyjechała w wózku ciągniętym przez mysz. Mała mysz zatrzymała się i stonoga wyszła z wózka. Z radością uściskała Bartka i Basię. Widzę, że dostaliście mój prezent. Mam nadzieję, że podoba wam się. Jest piękny. Bardzo nam się podoba, powiedziała Basia. A dla ciebie zrobiliśmy wiatrak. Stonoga została u przyjaciół na 10 dni. Często wybierali się na przejażdżki rowerowe. Spędzali czas na zabawie, ale radosne dni szybko minęły. Wspaniale się z wami bawiłem, ale muszę już wracać. Odwiedzisz nas w przyszłym roku? Zapytali Bartek i Basia, machając stonodze na pożegnanie.
Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wiosenny dzień sportu. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar siedzieli nad jeziorem i wrzucali kamyki do wody. Bartek kilka razy trafił przepływającą kłodę, co ucieszyło jego przyjaciół. Chodźcie na łąkę! Zaraz zacznie się wiosenny dzień sportu! Powiedział Staś. Leśni przyjaciele zebrali się na łące. Małe owady włożyły krótkie spodenki i ustawiły się na starcie. Wszyscy biegli najszybciej, jak potrafili. Musieli okrążyć łąkę 3 razy. To nie fair! Edek oszukiwał! Biegł na skróty! Krzyknęła Laura. Nie można oszukiwać! Zacznijmy zawody raz jeszcze, ale bez oszukiwania! Staś dobiegł pierwszy, Laura druga, a Baltazar trzeci. Bartek był ostatni. Baltazar i Edek zaczęli szeptać. Jest wolny jak ślimak. Nie śmiejcie się z niego, to nie jest fajne, powiedziała rozzłoszczona Basia. Teraz czas na skok wzwyż. Kto zerwie jabłko z najwyższej gałęzi, zostanie zwycięzcą, powiedział Alfonso. Przyjaciele rozpędzili się i próbowali wskoczyć jak najwyżej. Laura zajęła pierwsze miejsce, Matylda była druga, a Edek trzeci. Bartek, choć bardzo się starał, nie mógł dosięgnąć jabłka rosnącego najniżej. Nie potrafię, po prostu nie potrafię, powiedział ze smutkiem. Nie przejmuj się, Bartek, w następnej konkurencji pójdzie ci lepiej, powiedziała Róża. Ale Bartek był zbyt zdenerwowany, żeby zacząć się turlać. Obawiał się, że rozbije swoją skorupkę. Pozostali ustawili się w kolejce i zaczęli turlać na drugi koniec łąki. Basia była najszybsza, więc wygrała. Czas na latanie, powiedział Alfonso. Wygrywa ten, kto najszybciej doleci na czubek drzewa i złapie szyszkę. Owady od razu ruszyły. Matylda, Baltazar, Basia i Klara zaczęli się ścigać. Matylda jako pierwsza złapała szyszkę. Ja nie potrafię latać, marudził Bartek. Nie przejmuj się, Bartek. Teraz będziemy skakać na skakance. Najszybszy wygra. Uczestnicy zaczęli skakać. Ale nagle Bartek zaplątał się w skakankę i upadł na ziemię. Przyjaciele przestraszyli się i pobiegli do ślimaka. Nie bawię się w żadne głupie wyścigi. To nie dla mnie. Wracam do domu. Musimy coś wymyślić, żeby rozweselić Bartka, powiedziała Basia. Masz rację. W czym jest naprawdę dobry? Zapytała Róża. Już wiem! Krzyknęła Matylda. W rzucaniu! Wspaniały pomysł! Zgodził się Baltazar. Tylko Bartek trafił w przepływającą kłodę! Przygotowali 5 kopczyków. Pierwszy z jabłek, drugi z kasztanów, trzeci z szyszek, czwarty z orzechów, a piąty z gruszek. Basia przekonała Bartka, żeby wrócił na łąkę. Zrobimy konkurs rzucania do celu. Przyłączysz się? Zapytała Róża. Hurra! Uwielbiam rzucać do celu! Wszyscy próbowali, ale najlepszy był Bartek. Tylko jemu udało się przewrócić wszystkich 5 kopczyków. Widzisz, Bartek? Ja jestem najszybszy, Laura najwyżej skacze, Matylda najlepiej lata, a Basia się turla. Róża najszybciej skacze, a ty rzucasz najcelniej. Każdy jest dobry w czymś innym, zauważył Staś. Bartek otrzymał piękny kasztan. Alfonso napisał na nim: pierwsze miejsce w rzucaniu.
Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Matylda jeździ na nartach. Pewnego zimowego dnia Irenka zaprosiła wszystkich przyjaciół na narty. Czy wszyscy mają narty? Zapytała. Ja nie mam, odpowiedział Bartek. Ja też nie, dodała Laura. Ja... przyznała Matylda. Wobec tego zróbmy je. To wcale nie jest trudne, powiedziała uśmiechając się Irenka. Przyjaciele wzięli się do pracy. Piłowali i strugali wąskie deski. Przypięli do nich wiązania i zrobili dla każdego kijki. Przed obiadem narty były już gotowe. Wszyscy razem poszli na górkę. Gdy dotarli na miejsce, zapięli narty i założyli kaski. Wtedy Irenka zapytała: czy wszyscy potrafią jeździć na nartach? Jeśli nie, to mogę was nauczyć. Wszyscy pokiwali głowami oprócz Matyldy. Mały motyl nie potrafił jeździć na nartach, ale nie przyznał się do tego. To nie może być takie trudne, szybko się nauczę, powiedziała do siebie. Prawdę wyszeptała jedynie zielonej gąsienicy. Jako pierwszy ruszył Bartek. Jupi! Zawołał radośnie, mknąc w dół stoku. Basia jechała razem za nim, a także Baltazar i pozostali przyjaciele. Matylda startowała jako ostatnia. Wzięła głęboki oddech i odepchnęła się. Problem w tym, że nie wiedziała, jak się zatrzymać. Zjechała z następnej górki i jeszcze jednej. Odjechała daleko od pozostałych przyjaciół. Matylda zatrzymała się dopiero wtedy, gdy wpadła na wielką śnieżną zaspę. Minęło sporo czasu, zanim przyjaciele zorientowali się, że nigdzie nie ma Matyldy. A Matylda nie umie jeździć na nartach, powiedziała w końcu zielona gąsienica. Nie umie? Wszyscy byli zdziwieni. Jeździ po raz pierwszy, ale była tak zdenerwowana, że nie powiedziała tego. Obawiam się, że mogło jej się coś stać. Przyjaciele zaczęli szukać Matyldy. W okolicy przelatywał doktor Sowa. Wypatrzył Matyldę w śniegu. Matyldo, co ci się stało? Zapytał. Nie mogłam się zatrzymać i wpadłam w zaspę. Wszystko mnie boli. Bałam się, że nigdy się nie zatrzymam. Nie chcę już jeździć na nartach, szlochała Matylda. Doktorowi zrobiło się przykro, więc wziął Matyldę na plecy i poleciał do swojego domu. Opatrzę twoje rany, a potem zabiorę cię do domu Irenki. Przyjaciele na pewno cię szukają, pewnym głosem powiedział doktor Sowa. Mali przyjaciele wytrwale szukali, ale nie mogli znaleźć Matyldy. Smutni wrócili do domu Irenki. A tam Matylda już na nich czekała. Wszyscy się ucieszyli. Hurra! Wszystko w porządku? Opowiedz nam, co ci się stało, powiedziała Basia. Matylda opowiedziała im całą historię od początku do końca. Czyli nie potrafisz jeździć na nartach? Zaskoczona Irenka zapytała. Nauczę cię. Wkrótce będziesz umiała skręcać i się zatrzymywać. Będziesz jeździć nawet najbardziej stromych górek. Dziękuję, powiedziała uśmiechając się Matylda. Już następnego dnia Irenka zaczęła lekcję nauki jazdy na nartach. Do końca dnia Matylda potrafiła zjeżdżać z małych górek i bezpiecznie zatrzymywać się na dole. Zobaczcie, Matylda jeździ! Trzeba to uczcić! Zawołał Staś i zaczął wygrywać melodię na lodowych soplach. Przyjaciele śpiewali i tańczyli dookoła szczęśliwej Matyldy.
Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Hulajnoga. Pewnego wiosennego poranka Maurycy postanowił zrobić sobie hulajnogę. Cały dzień pracował młotkiem i wiertarką. Na koniec pomalował hulajnogę na czarno. Gdy była już gotowa, postanowił pokazać ją przyjaciołom. Chłopcy grali na łące w koszykówkę. Był Bartek, Edek, Staś, Baltazar, Robert i Alfonso. Popatrzcie na moją hulajnogę, sam ją zrobiłem. Mogę się przejechać? Nikomu jej nie pożyczę, jest moja. Chciałem ją tylko pożyczyć na minutę. Każdy z nas się przejedzie i ci ją oddamy. Nikomu jej nie pożyczę, powtórzył Maurycy. Chłopcy tak bardzo zajęli się kłótnią, że nie zauważyli Edka, który złapał hulajnogę i odjechał na niej. Stój! Oddaj ją! To moja hulajnoga! Nie pożyczyłem ci jej! Nikomu jej nie pożyczę! Edek zwolnił, więc wkrótce Maurycy go dogonił. Oddawaj moją hulajnogę! Proszę, i tak jest zbyt wolna. Zbyt wolna? To popatrz. Zbyt wolna? Nie możecie mnie dogonić! Zawołał roześmiany, ale nie widział dużej dziury na środku ścieżki. Uważaj, Maurycy! Jednocześnie krzyknęli Baltazar, Bartek i Staś, ale było już za późno. Możesz winić tylko siebie, powiedział Baltazar z wyższością. Maurycy, co się stało? Podrapałeś się. Dlaczego mu nie pomożecie? Róża zapytała chłopców. To wszystko jego wina. To nie ma znaczenia. Maurycy jest ranny, a wy powinniście mu pomóc. Chodź do mnie. Oczyszczę te paskudne zadrapania. Róża posadziła Maurycego na krześle i oczyściła rany mokrą ściereczką. Nie wygląda źle. Maurycy zaczął szlochać. To wszystko moja wina, bo byłem niedobry dla przyjaciół. To wszystko by się nie wydarzyło, gdybym był milszy. Więc bądź następnym razem. Dziękuję ci za pomoc, powiedział Maurycy wychodząc. Nie ma za co, wkrótce poczujesz się lepiej. Maurycy kulał całą drogę do domu. Gdy tylko dotarł na miejsce, wskoczył do łóżka i natychmiast zasnął. Mały żuk obudził się następnego dnia ze wspaniałym pomysłem w głowie. Wziął pędzel i farbę. Przemaluję cię na różowo. Już ci lepiej? Mam coś dla ciebie, chcę ci podziękować za pomoc. Wygląda prześlicznie. Przemalowałeś ją? Zapytała Róża. Tak, pomyślałem, że czarna ci się nie spodoba. Uwielbiam ją. Zaraz pokażę ją Basi. Bądź ostrożna, bezpiecznej zabawy. Maurycy wrócił do domu. Już miał zasiąść do obiadu, gdy usłyszał pukanie do drzwi. Cześć, Maurycy. Pierwszy przywitał się Baltazar. Przyszliśmy sprawdzić, czy czujesz się lepiej. Dużo lepiej, dziękuję. Maurycy wzruszył ramionami. Obiecuję, że nie wezmę już twojej hulajnogi, powiedział przepraszająco Edek. Już nie jest moja. Pomalowałem ją na różowo i dałem róży. Ale mogę zrobić nową hulajnogę, powiedział Maurycy. Obiecałem Róży, że będę miły. Gdy skończę nową hulajnogę, każdy będzie mógł na niej jeździć. Hurra! Zawołał Robert. Zjecie po kawałku szarlotki? Sam ją upiekłem. Maurycy wkrótce zbudował nową hulajnogę. Pomalował ją na ciemno-zielony kolor. Następnego dnia wszyscy przyjaciele zebrali się na łące i na zmianę jeździli na dwóch hulajnogach.
Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Piłkarski mecz. Pewnego dnia Stasia obudziło pukanie do drzwi. Staś, to ja, Franek! Mały żuk wyjrzał na zewnątrz i zobaczył swojego kuzyna. Cześć, Franek, miło cię widzieć! Powiedział Staś, ściskając Franka. Przyniosłem to dla ciebie. Piłka, hurra! Żeby zagrać mecz, musimy mieć drużyny, powiedział Franek. Powiedzmy więc naszym przyjaciołom, że stworzymy drużyny, zaproponował żuk. Chłopcy zaprosili do gry wszystkich przyjaciół. Zapukali do każdego domku. Nim dotarli do skraju lasu, mieli już dwie drużyny. Alfonso zgodził się być sędzią. Zróbmy dla chłopców piłkarskie koszulki, zaproponowała Róża. Jedna drużyna zagra w niebieskich, a druga w czerwonych. Piłkarze poświęcili cały tydzień na treningi. Uszyłyśmy dla was koszulki, powiedziała Klara i podała je Stasiowi. Dziękujemy, powiedzieli piłkarze i założyli nowe stroje. Basia i Róża ustawiły ławkę, na której zasiedli kibice. Alfonso zagwizdał po raz pierwszy i mecz się rozpoczął. Biegnij, Bobby! Krzyknął Staś. Podaj do mnie! Zawołał Bobby. Hurra! Krzyknęła z radości niebieska drużyna. Niebiescy gola! Czerwoni gola! Wołali kibice. Franek, to nie fair! Nie możesz dotykać piłki ręką! Narzekał Baltazar. To prawda, Franek, musisz grać zgodnie z zasadami, powiedział sędzia. Mecz był bardzo zacięty. Niebiescy prowadzili 3-2, gdy gra znowu została przerwana. Franek mnie przewrócił, poskarżył się Bobby. Tak, widziałem to. Zgodził się Alfonso. Usunę cię z boiska, jeśli jeszcze raz złamiesz zasady. Drużyna Stasia była coraz bliżej zwycięstwa. Franek zbliżył się do bramki rywala. Strzelę gola! Zawołał Franek, popychając Bartka. Obaj chłopcy przewrócili się na ziemię, a Franek krzyknął z bólu. Ała, moja ręka! Koledzy podbiegli do niego. Polecę po doktora Sowę, powiedziała Klara. Gdybyś się nie zranił, wyrzuciłbym cię z boiska, powiedział Alfonso. Wiem, powiedział ze smutkiem Franek. Ale ręka naprawdę mnie boli. Wkrótce przyleciał doktor Sowa. Złamałeś rękę. Muszę ją unieruchomić. Będziesz nosić bandaż 4 tygodnie. Musisz na siebie uważać. Niebiescy wygrali mecz. Musimy trochę poczekać z rozegraniem rewanżu, powiedział Staś i poklepał Franka po plecach. Nie przejmuj się, wkrótce będziesz zdrowy. Przepraszam, że nie grałem zgodnie z zasadami. Franek pociągnął nosem. Obiecuję, że będę grał fair, gdy ręka mi wyzdrowieje. Wtedy rozegramy jeszcze jeden mecz. Powinniśmy coś narysować na gipsie Franka, powiedziała z uśmiechem Basia. Chodźmy do mnie coś zjeść! Wszyscy przyjaciele poszli do domku Basi. Wyjęli flamastry i namalowali śmieszne rysunki na gipsie Franka. Gdy doktor Sowa mi go zdejmie, zachowam gips na pamiątkę, powiedział Franek. Wszyscy przyjaciele usiedli przy stole i zjedli przepyszne biszkopty.